Dobra, tak właśnie wracając już z tego nowego osadu do powiedzmy wystroju polskich miast, wręcz tak to nazwę. Tym razem uderzyliście promocyjnie też bardziej miejsko, tak? Są billboardy, słyszałem od Stasiaka, że w metrze też mają być, czy w komunikacji miejskiej na tych ekranach. Czy jest to jakby kolejny etap wychodzenia alkopoligami promocyjnego szerzej, czy to też ma nawiązać trochę do tej miejskiej tematyki płyty? Do tej codzienności poruszanej. W latach, w których ja się urodziłem, to właściwie reklama miejska to właściwie była tylko reklama sztuki. Bo były słupy z plakatami i to były plakaty przedstawień teatralnych, wystaw, filmów i tyle. Właściwie to były reklamy wydarzeń kulturalnych, a nie reklamy wiesz, proszku do prania, czy nie wiem, ubezpieczenia na przykład na życie, albo... Także to ja bym chętnie wrócił do tych czasów, żeby były tylko reklamy alkopoligami i może też portali muzycznych jak Popkiller, to jeszcze by się jakoś wpisywało w ten taki nurt ukulturalniania społeczeństwa. No bo to, czy ktoś kupi proszek taki czy siaki, to w sumie nie jest w żadnym wypadku istotna informacja, a to, czy ja się z plakatu dowiem na przykład, że jest nowy film czyjś, to już jest zdechę. Czyli to też w tę stronę tak powrót tak do starej promocji? No, ja bym chciał. Naprawdę. Mój kolega, który jest największym hejterem reklam i w ogóle całego przemysłu reklamowego, uważa, że to jest największy szatan i to, że tylu ludzi tam pracuje, też jest... no, nie do końca moralne i w ogóle. Jest mega radykałem w tej kwestii. Uważa, że reklamy w ogóle powinno się obłożyć akcyzą, w stylu czemu ktoś, kto kupuje szlugi, musi płacić jakąś tam gigantyczną akcyzę, a wyprodukowanie papierosów to jest 2 zł. Więc firma, która decyduje się na kampanię reklamową, powinna odprowadzić jakiś tam duży podatek. Dla alkopoligami, której budżet reklamowy wynosi tyle, nie byłby to wielki cios, a myślę, że dla wielkich, wielkich korporacji to byłoby spoko, nie? Czy nie? To takie utopijne jest, w ogóle to jest pomysł z ostatniego weekendu, wiesz, z najebki, ale nie sądzisz, że to miałoby sens? Większy niż na przykład... No bo jest tyle podatków, obkładasz podatkami nagle coś, no nie? Obkładasz... flachy, szlugi. Dlaczego nie obkładasz przemysłu reklamowego? To jest przemysł warty... Znaczy przemysł, kurwa. Przemysł to coś wytwarza. To jest gałąź usług, która no wiesz, obraca miliardami i nie dzieli się za bardzo z ludźmi. No, ciężko mi powiedzieć, jak to dokładnie tam wygląda od środka, bo nie śledzę. Tak to... Fachowy temat dyskusji nam się zrobił. Taki pomysł. Ciężko mi się ustosunkować. Nawet, no. Może ktoś poniżej napisze na przykład, czemu by to było niemożliwe, jest idiotyczne, a może ktoś się zajara? No, w każdym razie właśnie byłem ciekaw powodów, dlatego że też rap jest rzadko, znaczy rap, no koncerty są promowane na mieście, prawda, ale billboardy promujące płytę to chyba każe tylko przy którymś albumie prosto wcześniej, jeżeli chodzi o polski rap, no a tak to raczej nie jest to wykorzystywane gdzieś tam medium. No, znaczy... Płyty wychodzące w dużych wytwórniach, które mogłyby, gdyby się uparły, wciągnąć nosem alkopoligamię, często są reklamowane na billboardach, a dojście takiej niedużej firmy, firemki rodzinnej do kilku billboardów, do takiej kampanii, która no wiesz, działa w taki sposób niecharakterystyczny dla mojej wytwórni, jest ciekawym osiągnięciem. No, ja uważam, że to jest bardzo w porządku. No. I tak jak mówiłem, chciałbym więcej billboardów reklamujących wydarzenia kulturalne, płyty, książki, filmy. Nie chciałbym więcej billboardów takich stricte, wiesz, no właśnie reklamowych, konsumpcyjnych. O. No, też... Bez przekazu. Chcę billboardy z przekazem. A poza wyjściem właśnie w billboardowy klimat też ostatnio weszliście w kolejną gałąź konsumpcyjną, bardziej to powiem, że tak to nazwę. Chodzi mi oczywiście o alkopoligamiczne piwo i skąd pomysł, czyja to w ogóle była idea, czy dużo było zachodu, żeby gdzieś tam się przebić i doprowadzić
do zabutelkowania tego. Gdzie się kończy konsumpcja, butelka, tak. A zaczyna konsumpcjonizm. To jest temat na też grubszą bajerę. Konsumpcja jest wtedy, kiedy kupujesz buty, a konsumpcjonizm jest wtedy, kiedy kupujesz 21 buty i potem jeszcze 22 i jakby nie widzisz, że to już jest takie stricte tylko podbijanie, wiesz, własnej próżności. Nie jestem też od tego wolny, ale no my nie produkujemy 21 rodzaju piwa i wydaje mi się, że to jest po prostu piękna przygoda dla tak, nie, po raz kolejny tutaj podkreślę małej rodzinnej firmy, wyprodukować własny browar, realizacja marzeń i no wiesz, no mega zajawa, no wyobraź sobie. Nie, no tutaj używając terminu konsumpcja miałem na myśli to, że ten produkt służy do konsumpcji. Tak, czyli służy do konsumowania jak najbardziej, jest jadalny, pijalny. No. I właśnie dużo było z tym zachodu, żeby od pierwszej wizji, która gdzieś tam wam padła, żeby zrobić piwo do finalnego tego, co możemy już tu obserwować i co będzie można kupić na imprezie, tak? Nowe jest tego, co widziałem gdzieś tam ostatnio. No, w sensie, to też jest tak, że musimy się zastanowić, jak to dystrybuować i na ile to jest taką piękną, krótką przygodą, a na ile wchodzimy w to jakoś grubiej. I to są wszystko rzeczy, które się dzieją teraz, także ja wznoszę to tą aztecką kawą, którą tu dostałem, bardzo dziękuję chłopakom, żeby to się udało jak najszerzej, bo piwo jest smaczne, a przede wszystkim nie jest mózgojebem. I tak, no każdy z nas ma zajawę na coś. Witkowi się podoba bardzo etykieta, którą projektował Kamil Borowski, jest bardzo z jego klimatu. Stasiak jest koneserem piwa i w ogóle jara się na maksa samym smakiem, bo on czuje te wszystkie niuanse. Ja trochę mniej. Siema, motorynka, czy cokolwiek tam idzie. Ja się najbardziej jaram mocą 4,2, że to jest tak zupełnie inna jest najebka, kiedy pijesz na przykład 10 radlerów, a kiedy pijesz 10 harnasiów. I to nie jest ani radlerem, ani harnasiem, jest gdzieś pomiędzy i można to garować przez 6 godzin na przykład i jest w porządku. A kto był w ogóle pomysłodawcą, kto rzucił jako pierwszy pomysł, żeby zrobić piwo alkopoligami? Witek, a bardzo pomógł też poza Stasiakiem Bartek, nowy ziomek w alkopoligami, także jak widzisz, no u nas etaty nie są na dziesiątki, tylko jak dochodzi do nas jeden człowiek, który nam pomaga w czymś, to jest w ogóle, wiesz, super święto, także Witek, Bartek, no taki duet głównie. Jeszcze chciałem wrócić trochę do tematu gości na płycie, bo tak wymieniliśmy tych gości, a jedna, no nie ksywka, nazwisko rzuciło się w oczy od razu, jak zobaczyłem tracklistę. W jaki sposób na płycie znalazł się Piotr Schmidt? Czy jest to taka, powiedzmy, akcja, która się na przykład pojawiała często przy MySpace'ach, że ktoś widzi osobę tworzącą muzykę o podobnej ksywce czy nazwisko i dobra, nagrajmy coś razem. Mniej więcej. Mniej więcej tak było. Zobaczyłem, że Piotr Schmidt, muzyk, wyskoczył. Obczaiłem, stestowałem swoimi jazzowymi kanałami też, że to nie jest debiutant czy jakiś tam początkujący gracz, jeżeli chodzi o trąbkę. Podbiłem do niego na Facebooku, no ale co to za podbijanie, więc przerobiłem to na trasę do Piaseczna, wsiadłem w taksi, po prostu ruszyłem do Piaseczna, gdzie Piotr Schmidt właśnie tego wieczora grał koncert i koniecznie chciałem go poznać. Powiedzieć mu, cześć, jestem Piotr Schmidt i on, żeby też powiedział, że też jest Piotr Schmidt i chodziło o ten haha, świetny dowcip. I no i to, że też jesteśmy chyba z tego samego rocznika, albo parę miesięcy nas różni. No, także zajawa. Nie sądzisz, że jest to jakby estetycznie już ciekawe, a to, że jest to świetny trębacz, a ja też potrzebowałem trębacza, w sumie na każdej płycie mam jakieś instrumenty, no to już w ogóle ekstra. No na pewno od razu się to rzucało w oczy już przy trackliście, tak? Bodajże, pamiętam, zobaczyłem i napisałem do Stasiaka, czy to jest jakaś pomyłka tutaj, czy jest rzeczywiście zbieżność. No bardzo bym chciał tak grać na trąbce w 1/4 jak Piotr Schmidt przez SCHMIDT. No. No i w ogóle jest jeszcze jeden Schmidt, przecież wzgórze ja patrzę, to jest Schmidt jeden. No. No, taki jestem wyjątkowy niby, a to widzisz.
Tak, trochę nam się tutaj przeplata ten wątek komunikacji. W wywiadzie mówimy o autobusach, o taksówkach do Piaseczna. Jest też numer auta spontan na tej płycie. Jestem ciekaw, co MES rozumie jako spontan. Dlaczego został dodatkowo oznaczony właśnie ten numer jako spontan? Czy jest, nie wiem, powstawał 2,5 minuty? Nie, no spontan w terminologii hip-hopowej jest tak, że piszesz i nagrywasz. Tym się różni od freestylu, że piszesz, a nie po prostu nagrywasz. No tak. Tak ja to rozumiałem zawsze i tak samo też rozumiem to tutaj. No. Napisałem, poćwiczyłem, nagrałem. Hop. Czyli dużo krócej powstało niż twoje normalne numery, bo nie wiem, ile normalnie czasu ci zajmuje, powiedzmy, stworzenie całego numeru, że... No dużo krócej powstało, a wygląda to zupełnie inaczej, bo taki numer jak Ochroniarz Patryk czy Drysiara, to jest tak, że kolekcjonuję sobie jakieś spostrzeżenia dotyczące dziewczyn, z którymi nie wiadomo co zrobić, że są pijane, no dobra, na tym nie oprę trzech zwrotek, że są pijane, no więc, że są agresywne też, że zdarza im się przeinaczyć coś i jednocześnie wychodzi na ich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest szereg notatek w telefonie. I potem dopiero siadam do tekstu, jak już mam te notatki, a już do wykonania to jeszcze później. A spontan, no to po prostu, wiesz, piszesz sobie i od razu nagrywasz. Mam wrażenie, że tłumaczę prostą rzecz, jak była bardzo złożona. Nie, po prostu zaciekawił mnie ten motyw, że wiesz, na ile ten proces powstawania się różnił, że dodatkowo to jest oznaczone na trackliście właśnie. Ta spontanowość. Tak, ta spontanowość była 110 i tak normalnie moje utwory nie powstają. No, ostatnim wątkiem, który chciałem tutaj poruszyć, jest ostatni... Już koniec? No. Dopiero kawę, ziom, już się rozkręcam. No to jeszcze możesz na to pytanie trochę podpowiadać. No. Dobra. Ostatni bonus, który jest na płycie. No. Numer... Bo jeden jest z Peją, a drugi w innej wersji płyty jest takim śpiewanym. No właśnie, taki żukiem. Który trochę mi się kojarzy z takim polskim rokiem lat 90. ogólnie. Dobry pocisk. Spore replay value tak naprawdę. W sensie siedzi w głowie ten refren. Aha. I dość nawet radiowo mi się ten numer kojarzy. I skąd pomysł, żeby właśnie też w takie klimaty uderzyć, prawda? Bo to powiedzmy bardziej alternatywna forma sztuki typu punk, rock, jazz. No, znaczy dość to teraz stereotypizuje, tak? Ale ten numer akurat brzmi tak poprokowo, tak właśnie jak ten rok polski z lat 90. mi się kojarzy i skąd pomysł, żeby... Nie, w ogóle jest naiwna piosenka, naiwna kompozycja i tak miał być, żeby tekst opierał się na paru spostrzeżeniach, które takie naiwne do końca nie są. Mam nadzieję, że się udało. No jest to głupia, naiwna piosenka, ale jeżeli spojrzysz na nią czy posłuchasz jej właśnie z tym... z dobrą emocją i z dobrym nastawieniem, to spoko. Jeżeli po prostu oczekujesz jakiegoś buntowniczego, konkretnego punkrockowego numeru Mesa z Lunaticsami na przykład, to w ogóle go nie włączaj, bo stracisz 3 minuty z życia. Także ostrzegam, ta piosenka jest głupia i jest wesoła, więc nie wszyscy lubią takie rzeczy. I celowo też jest wrzucona na bonus, czy podobnie jak przy okazji numeru z Peją, że po prostu jakoś tam został domknięty temat już po tym, jak płytę skończyłeś. To jest celowo właśnie taki smaczek z innego świata wrzucony bonusowo. Żeby dograć gitarę do tego utworu i w ogóle go skończyć, to jeszcze zremiksować, bo bębny są Szoguna, kompozycja jest moja, gitary są czyjeś inne, klawisze są moje. Układa się z tego historia, która zupełnie wesoła nie jest, więc... Ja myślę, że w ogóle tak długo się jebaliśmy z tym kawałkiem z Szogunem i tyle to trwało, że jeżeli, no nie wiem, ja pałałem do niego nienawiścią, więc jeżeli jesteś w stanie w ogóle słuchać tego utworu i na przykład mówić, że ma potencjał, to ja się bardzo cieszę, bo my tyle nad nim siedzieliśmy i tyle się z tym brandzlowaliśmy, że ja go już nienawidzę, także może go wkrótce znowu polubię, jak wiesz, okaże się, że ludzie, którzy słuchają muzyki, są w stanie tego słuchać. No, czyli tutaj też czas był decydujący, tak? Przy lokalizacji. No. Był. No, bo w rzeczy samej. Bo ogólnie tym razem tych bonusów jest trochę mniej niż ostatnio, prawda? Przy kandydatach, gdzie powiedzmy taka epeczka się zrobiła naprawdę konkretna z tych bonusów. A tutaj to są takie trzy strzały.
już bardziej właśnie, bardziej smaczkowato niż... Smaczkowato. Smaczkowato, ja nie, świetnie, tak, no. Rozkręcamy się, wiesz, neologizmy. No, bardziej niż w kwestii takiej pełnej epki Defanów, co ostatnim razem mieliśmy. No teraz za przy to jest coś do poczytania. No. Przy kandydatach właśnie też było tak, że chciałem, żeby ludzie, którzy kupili płytę z alkoholikami, jak on, żeby mieli coś specjalnie dla siebie, mieli drugi CD i tam było tego od Kutasa. A teraz mają książkę i też nie wychodzą z pustymi rękoma. Choćby tylko chcieli się tą książką podcierać, to jest to jednak 130 stron do podcierki, czyli połowa kartek. No, też nie licho. Także choćby ktoś uznał mnie za najgorszego grafomana, którym też mogę być, bo też nie mam za bardzo tego dystansu. Także wiesz, no tutaj nie trzeba było dodatkowej muzyki aż tak bardzo. Wydaje mi się, że ta płyta jest pełna i starczy ludziom na długo, na to liczę. Dlatego ja też lubię długie albumy, żeby sobie ewentualnie na przykład znienawidzić 7 kawałków, to dalej masz jeszcze 12. Super sytuacja. Jak znienawidzisz 7 kawałków na 12-trackowej płycie, no to masz problem. Już za dużo nie zostaje wtedy. No, więc tu śmiało możecie nienawidzić 7 utworów i dobre C pozostałe 12. No, mam nadzieję, że tak to się będzie rozkładało, a nie, że znienawidzicie 17, bo będzie mi bardzo przykro. No. No, myślę, że jest to ciekawa i nietypowa rekomendacja na koniec, zachęcająca fanów do sprawdzenia albumu. No, jest super, super, Mateusz, także i też dziękuję za wasz czas.